jeśli Jezus będzie wywyższony ponad ziemię, to wszystkich do siebie pociągnie. I oczywiście ten werset mówi o tym, że Jezus poszedł do nieba, ale Biblię mamy czytać w sposób duchowy. Kiedy czytałam wczoraj ten werset, to tak mnie to bardzo dotknęło i wiem, że to też tyczy się uwielbienia. Kiedy Jezus będzie wywyższony ponad ziemię, ponad to, co cię spotkało, ponad każde złe wydarzenie, ponad każde złe słowo, które w tym tygodniu do siebie usłyszałeś, to On pociągnie cię do siebie. I chciałabym, żebyśmy z tym takim, z tą mentalnością uwielbiali dzisiaj Boga. Uwielbienie jest dla Boga jak najbardziej, ale my mamy je prezentować. Nie czci problemów podczas uwielbienia. Odłącz się od tego, co jest z tej ziemi. Nie jesteś z tej ziemi, jesteś z nieba. Amen. Dzisiaj rano, jak się obudziłam, to mi się też pojawiły takie liturgiczne słowa z Kościoła katolickiego. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Halleluja. Wywyższamy Ciebie, Jeszu. Wywyższamy Ciebie. Szokowa zakarana na syki. Cię wywyższać ponad siebie.
Cheers.
co czcisz, będzie przychodziło do twojego życia. Skoncentruj się cały na Jezusie, cały swój umysł. Nakazuj mu teraz, nakazuj mu, aby się podporządkowywał. Masz władzę nad swoim umysłem, masz władzę nad swoim ciałem. Ciało nad tobą nie panuje, rozkazujesz swojemu ciału. Nie pozwól, aby diabeł ukradł tobie 5 minut z uwielbienia. Diabeł jest pokonany i nie musimy go ciągle gromić. Ale pytanie, co z tobą? Czy jesteś zaangażowany w uwielbienie? Czy jesteś skoncentrowany na Jezusie? Pamiętaj, co mówi Słowo Boże. Jeśli Jezus będzie wywyższony ponad ziemię, to on wszystkich do siebie pociągnie. Let's make it.
ciężar. Każdy ciężar składamy na Ciebie. Każdą troskę składamy na siebie. Wszelkie obciążenia składamy na Ciebie. Nie myśl teraz o niczym więcej. Złóż na Boga wszystko, co Ci ciąży. Złóż na Niego każdy problem, każde obciążenie, każdą troskę. Zmartwienie jest grzechem. Pamiętaj o zasadzie, że to, co czcisz, to przychodzi do Twojego życia. Obiektem czci w Twoim życiu ma być Bóg. Złóż teraz na Niego wszystko, co Cię obciąża. Duch Święty pokazuje Ci teraz te rzeczy. Nie zakrzykuj tego w sobie. To są proste rzeczy. On mówi do Ciebie cichym i łagodnym głosem. Forma jest naszym wrogiem. Jeśli w uwielbieniu przyzwyczaiłeś się do formy, to złóż to teraz na Boga. Forma jest naszym wrogiem. Duch Święty. My otwieramy się na Ciebie. To Ty jesteś naszym doradcą. Ty każdego z nas znasz. Ty badasz głębokości serc ludzkich. Ty jesteś naszym nauczycielem. Ty jesteś naszym doradcą. Na Tobie polegamy i Tobie ufamy. Nie zostawaj z najmniejszą formą troski. Szokolorowa sakalera basantolorobo so. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelką mocą ciemności, nad wszelką mocą demoniczną, która przyszła do ludzi z uwagi na obciążenie. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa wyswobadzam teraz sąd w każdą moc demoniczną, w każdą siłę ciemności, która przyszła z uwagi na obciążenie, na troskę. W imieniu Jezusa ja nakazuję Ci teraz puszczać umysły ludzi przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Jeśli chcesz to wykałznąć, to wykałźnij. Nie pozostawiaj w sobie ani jednego demona. W Tobie jest miejsce tylko i wyłącznie na Świętego Ducha. Żaden bezprawny byt nie ma prawa zamieszkiwać Twojej duszy i Twojego ciała. Należysz cały do Boga. Cały należysz do Boga. Nie dawaj diabłu ani kawałka. Ani kawałek nie należy do Ciebie.
Oh.
Jeśli jest na sali osoba chora lub osoby chore, to przyjdźcie do przodu, będziemy się o was modlić. Wszyscy ludzie, którzy jesteście na ulicy i jesteście w naszym kościele, czyli jesteście domownikami. Nie mówię o żadnym partyzancie, mówię o ludziach, którzy są domownikami. Zapraszam was na środek. Będziecie modlić się o wszystkich ludzi. Kraj Przemku. Jeśli jesteś chory, nie mówię o zniewoleniu demonicznym, ale jeśli masz jakąkolwiek chorobę, choroba jest bezprawna. Choroba została przybita do krzyża. Ona jest bezprawna i nie musisz chorować. Wyjdź do przodu, będą modlić się o ciebie ludzie. Ludzie, którzy mają wymierne efekty w modlitwie. Na co dzień uwalniają i uzdrawiają ludzi na ulicy. A ja się pomodlę o moją mamę. Mamo, proszę, żebyś przyszła do przodu. Módlcie się też razem ze mną. Nasza mama potrzebuje, abyśmy ją wspierali i potrzebuje dużego zastrzyku Bożej mocy. Jeśli ktokolwiek jest chory, chodźcie do przodu. Tutaj są ludzie, którzy chodzą na ulicę, będą się o was modlić. W imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelkim bólem, który zagościł bezprawnie w twoim ciele. W imieniu Jezusa Chrystusa, ty diable, nie będziesz tym bólem kontrolował mamy. Przez moc imienia Jezus nie nakazuję, aby wszystko w tym ciele powróciło do takiej formy, jak Bóg zaprawał dla tego ciała. Przez moc imienia Jezus ja modlę się teraz. Niech przepłynie przez nią teraz twoja moc. Niech przepłynie przez nią teraz moc ku uzdrowieniu. Ku uzdrowieniu. Moc ku uzdrowieniu. Moc ku uzdrowieniu. Przez moc imienia Jezus. Ty perfidny ból, wynoś się z tego ciała. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ja mówię rozluźnienie. Rozluźnienie pokręgów. Niech przyjdzie teraz swoboda. Niech przyjdzie swoboda, ból odchodzi, wszystko powraca do takiej formy, jak Bóg zaplanował dla tego ciała. Odchodź bólu teraz, odchodź teraz przez moc imienia Jezus. Teraz odchodź przez moc imienia Jezus, przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus.
oczy, oczu serca. Niech ona widzi, swoje nowe życie. Świeże i nowe objawienia.
święty przenika ją. Niech Twoje namaszczenie go przenika. Namaszczenie ku wolności. Namaszczenie ku wolności. Ja mówię wolność i swobodę. Wolność i swobodę. Módlcie się, Kościele. Uwielbiajcie Boga. Cały czas trwamy w uwielbieniu. Uwielbiajcie Boga. Kiedy On będzie wywyższony ponad ziemię, wszystkich nas do siebie pociągnie. Yeah.
nad nim. Teraz, teraz są święty.
do Boga. Kiedy modlicie się, to mówcie. To bardzo ważne. Jeśli chcesz, aby te rzeczy stały się Twoim udziałem, to mów do Niego. Tu nie działa niemy dialog. Mów do Boga. Mów cokolwiek chcesz, aby On dla Ciebie uczynił. Powiedz Mu teraz. Powiedz, co chcesz. Jeśli widzisz jakikolwiek brak, jeśli jesteś osobą w służbie i widzisz jakikolwiek brak w Twoim życiu, to przyjdź teraz do Boga. Powiedz, że potrzebujesz tej rzeczy. Masz bogatego Ojca. On jest bogaty. On chce rozdawać. On chce dawać. Biblia mówi, proście, a będzie wam dane. Mów do Boga, co chcesz. Jakiejkolwiek zdolność potrzebna jest Tobie do Twojej służby, to mów to teraz do Boga. Powiedz, czego potrzebujesz. Komunikuj się prosto z Bogiem. Tu chodzi o prostą komunikację. Nie zdziwiaj przed Nim. Powiedz, czego chcesz. Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Pańska jest ziemia
na wszelką dobrą sprawę, zgodnie z pragnieniami i objawieniami, które złożyłeś w sercach. Ojcze, ja modlę się teraz o śmiałe podążanie przez wiarę, z łaski przez wiarę, za kierunkami, które otoczyłeś i świadomość tego, że w Twoim ciele, w krzyżu, wykonało się pewne prawo do obfitości materialne, bo Ty tam na Golgocie, Ty stałeś się ubogi, abyśmy Twoim bogactwem zostali ubogaceni. Ojcze, uwielbiam Cię za to, dziękuję Ci za to, za nasze dzieciństwo, za ojcostwo i synostwo, ojcostwo i synostwo. Uwielbiam Cię, Jeszua. Tylko Ty.
Twoją obecność. Pociągaj ludzi do siebie. Pociągaj ludzi do siebie. Proszę Monikę, żeby się pomodliła. Jeśli masz coś przeciwko komuś, to teraz jest czas, aby się przeprosić, aby sobie przebaczyć. Nie róbmy z tego rytuału. Wieczerza jest dla nas jako życie. Kiedy spożywamy jego ciało i krew, to spożywamy życie. Religia z tego stworzyła formę. A Ty i ja potrzebujemy życia. W Nim jest życie. W Jezusie jest życie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Ojcze, ja dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Syna. Dziękuję Ci za Jego odwagę. Dziękuję Ci za to, że On nie odwrócił się, nie cofnął się przed krzyżem, Boże. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twojego Syna, który przelał swoją krew, który oddał swoje ciało na krzyżu. Ojcze, ja modlę się dzisiaj, żebyśmy spożywając to wino i spożywając ten chleb, mieli udział w spożywaniu krwi i w spożywaniu ciała. Ojcze, ja dziękuję Ci, że krew Chrystusa ma moc oczyszczania nas od każdego grzechu, że krew Chrystusa ma moc odnawiania nas, że krew Chrystusa zwyciężyła diabła. Ojcze, ja dziękuję Ci, że złamane ciało posila nas dzisiaj. Ojcze, ja dziękuję Ci, że z nowym przymierzem nic już nie jest takie samo. Ja dziękuję Ci, Jezus, że Ty zmiażdżyłeś diabła. W imieniu Jezusa ja modlę się, Panie, żeby krzyż stał się doświadczeniem ludzi, żeby to nie była teoria. Panie, ja modlę się, żeby każdy umiał doświadczać mocy krwi, i spożywanego ciała. W imieniu Jezusa ja modlę się, żebyś Ty, który jesteś życiem, dawał życie, żebyśmy potrafili żyć. Uwielbiam Ciebie, Święty. Uwielbiam Ciebie, Jeszua. Uwielbiam Ciebie, Panie. Amen. Yeah.
życia. W Twojej krwi znalazłam życie swe. W Twojej krwi nowe życie mam. Salam.
przyzwyczaić się do formy i tak naprawdę w uwielbieniu oczekiwać cały czas na kapłana, żeby kapłan się modlił, żeby kapłan mówił. A tak naprawdę mamy ćwiczyć się w naszym wewnętrznym człowieku, w wewnętrznym przekonaniu. Uwielbienie jest siłą, uwielbienie jest młotem na diabła. Nie możemy lekceważyć uwielbienia. Uwielbienie to jest czas dla Boga.